Witam. Dzisiaj powiem ci, być może nie uwierzysz to, no ale gwarantuję ci, że tak jest. Chodzi o to, że każda dziewczyna przejmuje czyjś stan emocjonalny. Jeśli na przykład ty zaczniesz się śmiać, to dziewczyna zaraz, która obok ciebie stoi i z tobą gada, zacznie się śmiać. Jeśli ty będziesz zły, to dziewczyna za chwilę stanie się zła. Jeśli ty przykładowo pomyślisz sobie w jakiś seksualny sposób o tej dziewczynie, będziesz przegryzał usta, będziesz myślał sobie, jak ją właśnie gdzieś tam ostro stukasz, gdzieś tam na zapleczu i po prostu i ona gdzieś tam szczytuje, to uwierz mi, ona za chwilę przejmie stan. Jeśli twoje serce zacznie mocniej bić przy niej, to jej serce za chwilę zacznie bić mocniej. Do czego zmierzam? Skąd to się bierze? Już ci mówię. To się dzieje dlatego, że dziecko, jeśli urodzi się dziecko, to dziecko nie mówi. Ono po prostu nie potrafi się komunikować jeszcze z innymi ludźmi, jest za małe. I kobieta musi, jakby to powiedzieć, łączyć się z nim emocjonalnie. Rozumiesz, tu już nie chodzi o to, że dziewczyna widzi, że aha, płacze tak, no nie, to już będzie wiedziała. Nie, czasem dziecko nie płacze, a coś z nim jest nie tak. Rozumiecie? I ona przejmuje jego stan emocjonalny i już wie. Rozumiecie? Ona już wie, że na przykład brzuch go boli. Przejęła jego stan, no nie? Widzi, po prostu patrzy na niego, bierze go na ręce, żeby powiedzmy jeszcze przybliżyć się i widzi jego stan. Dlatego czasem, jeśli ty podejdziesz do dziewczyny z super tekstem, ale twój stan emocjonalny będzie taki przymulony, taki bez życia, taki, że denerwujesz się, to dziewczyna zaraz będzie miała takie same odczucia, będzie się denerwowała. Jeśli ty się denerwujesz przy dziewczynie, to i ona się zaczyna denerwować. Jeśli ona zaczyna się denerwować, to znaczy, że coś jest nie tak. Denerwujemy się, gdy jest coś nie tak, boimy się czegoś. Czyli nawet jeśli twój tekst jest super, ale się denerwujesz, ona przejmuje ten stan, to znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego najlepiej najszybciej powiedzieć, że strasznie się denerwuje, nie wiem dlaczego, żeby gdzieś tam ostudzić to, powiedzieć o tym. Rozumiesz? Dlatego czasem nieważne jest, co mówisz, ważne jest po prostu, jak to mówisz, jaki masz stan. Jaki masz stan emocjonalny, rozumiesz? Ja czasem mówię jakiś tekst, który mówi każdy, ale mówię to z taką pozytywną aurą, z uśmiechem i dziewczyna gdzieś tam super przejmuje mój stan i ona chce być w tym stanie, dlatego ze mną rozmawia i jakby to powiedzieć, daje mi ten numer i się później ze mną spotyka. Czasem jest tak, że ja zrobię super fajny stan pozytywny przy podejściu, ale pójdzie do koleżanki i koleżanka zniszczy jej ten stan, rozumiecie? Czasem będzie tak, że będziesz dzwonił i będzie obok niej koleżanka i ona zaraz zły stan w niej wprowadzi. Nie dzwoń, to ten, pewnie byś chciał się umówić, coś tam, już złe. I ona będzie się bała odebrać, rozumiecie? Dlatego ja, gdy dzwonię, czy podchodzę do dziewczyny, zawsze, nawet jeśli się źle czuję, to robię to w mega pozytywny sposób. Nauczyłem się wywoływać te stany, rozumiesz? Nauczyłem się wywoływać stany, które przejmuje kobieta. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wystarczy, że się patrzę na dziewczynę, ona idzie, wywołuje w sobie stan pożądania i ona przejmuje ten stan. I ona nie wie, co się dzieje, i przykładowo idzie w moim kierunku, uśmiecha się, i wystarczy, że coś powiem, i już jest moja. Przykładowo siedzę w galerii, na jakiejś sofie, dookoła mnie chodzą ludzie,
Nie ma mnie, nie ma jeszcze nikogo gdzieś tam obok mnie, co by siedział. Wywołuję w sobie odpowiedni stan. Wywołuję w sobie i za chwilę obok mnie siadają jakieś dziewczyny. Naprzeciwko mnie stoją jakieś dziewczyny. Rozumiesz? Dookoła mnie za chwilę pojawia się masa dziewczyn. Stoją. One nie wiedzą, dlaczego tu stoją. One po prostu poczuły ten stan i dlatego tu stoją. Ja sobie dzięki temu mogę podejść do którejś, zagadać i ją zgarniam. Naprawdę. To jest jeden z takich moich darów, który gdzieś tam no, nauczyłem się kontrolować. Czasem jest tak, że szedłem do dziewczyny, jej matka gdzieś tam patrzyła się na mnie, ja wywoływałem u siebie gdzieś tam taki stan podniecenia, serce mi szybciej waliło i ona już nie mogła wytrzymać, rozumiecie? Ona już nie mogła wytrzymać. Przychodziła w szlafroku, po prostu wchodziła gdzieś tam jak się myje. Nie mogła wytrzymać. Wywołałem w niej stan i ona nie może mu się oprzeć. I ona widzi mnie przykładowo, taka dziewczyna, kobieta i tak dalej. I ona za każdym razem, gdy mnie widzi, czuje się podniecona. Rozumiecie? Bo wywołuje taki stan najpierw u siebie, więc ona go przejmuje. Więc jeśli ona czuje podniecenie, gdy mnie widzi, to robi wszystko, żeby ze mną pogadać, żeby po prostu mnie dotknąć, żeby do tego doszło. Rozumiecie? Jeśli się uśmiechasz do każdego, zazwyczaj no, na facetów to tak nie działa, ale jeśli się uśmiechasz, to zaraz dziewczyna obca z naprzeciwka uśmiechnie się do ciebie, rozumiesz? Przejmie twój stan. Naprawdę. I czasem przykładowo będziesz siedział w domu z dziewczyną, powiesz, że nie, nic dzisiaj nie będzie, naprawdę nic nie będzie. Ale gdzieś tam wywołujesz w sobie stan, że chciałbyś ją powiedzmy pocałować, patrzysz na nią, rozmawiasz, ale myślisz sobie, jak ją całujesz, co z nią robisz. I ona za chwilę sama nie wytrzymuje i się sama gdzieś tam do ciebie zbliża, chce być pocałowana, rozumiesz? I ona nie wie, czemu tak się dzieje. Jeśli nauczysz się wywoływać te stany, to uwierz mi, kobiety będą jak takie robociki, a ty będziesz pilotem, będziesz nimi sterował, będziesz robił z nimi, co będziesz chciał. Czasem jest tak, że siedzę z dziewczyną i ja specjalnie wywołuje w sobie odpowiedni stan i gdzieś tam wszystkie dziewczyny dookoła mnie, gdzieś tam są w restauracji, wszystkie patrzą się na mnie, każda szuka ze mną kontaktu wzrokowego i tak dalej, bo ja wywołałem taki stan, że ona po prostu, no nie wie co się dzieje, ale tam siedzi jakiś gościu, który jest po prostu mega jakiś podniecający, po prostu coś w nim jest takiego, ona nigdy tego nie będzie potrafiła nazwać, ona powie coś sprawia, że się patrzę w jego stronę. Coś sprawia, że coś mnie ciągnie do niego. Coś sprawia, że chcę z nim iść, chcę go pocałować, chcę się z nim przespać. To jest ten stan, rozumiecie? Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś tam, siedzisz przy stoliku i dyskutujesz gdzieś tam z dziewczyną, opowiadasz gdzieś tam żarty, ona się śmieje, w ogóle wszyscy gdzieś tam są mega poważni, a wy się gdzieś tam super śmiejecie, to zaraz gdzieś tam dziewczyny się przybliżają do ciebie, patrzą w waszą stronę, po prostu dziewczyny już się uśmiechają, niektóre gdzieś tam wsadzają palca do buzi, przegryzają usta i po prostu czujesz się jakby wszyscy patrzyli na ciebie. Wywołałeś stan. Naprawdę. I czasem mówię, siedzę sobie, wywołuję stan odpowiedni, no i nagle przykładowo dziewczyna skręca w moim kierunku, a mogła iść prosto, no nie? Ma dwie drogi. Czasem jest tak, że dziewczyna idzie dookoła,
robi rundkę i gdzieś tam wraca, idzie specjalnie koło mnie. Przykładowo, jestem gdzieś tam na jakimś. Na ławce siedzę i mamy długi chodnik. No to dziewczyna specjalnie idzie koło mnie, od mojej strony, a mogłaby iść prosto, to bliżej, bo po prostu czuję ten stan. To jest tak, jakbyś po prostu czuł zapach pizzerii jakiejś czy coś tam. No z daleka czujesz, jaki ładny zapach pizzy i po prostu chcesz podejść bliżej, zobaczyć tą pizzę, no nie? Naprawdę. Jeśli nauczysz się to wywoływać, to uwierz mi, nie będziesz miał problemu z przespaniem się z dziewczyną, nie będziesz miał problemu z pocałowaniem jej, nie będziesz miał problemu gdzieś tam z ogarnięciem tej dziewczyny. Tylko to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Naprawdę, bo wystarczy, że dobra, ty wywołasz pozytywny stan, a gdzieś tam obok będzie siedziała dziewczyna z mega negatywnym stanem, bo ona się popatrzy na ciebie tak, jakby cię po prostu chciała zniszczyć i automatycznie przejmiesz na chwilę jej emocje, stan i to może zaburzyć gdzieś tam twój stan i wtedy nie zadziała. Rozumiesz? To nie jest tak, że tylko ty gdzieś tam, jakby to powiedzieć, będziesz to umiał zrobić. Dziewczyny robią to nieświadomie. To jest tak, jakbyś, ja ci powiem, jakbyś z głośnika puścił swoją muzykę. Puszczasz muzykę, super kawałek, fajny leci, no nie, wow, tańczysz i nagle przychodzi inna dziewczyna, wow, super kawałek, zaczyna tańczyć, no nie. Tylko pamiętaj to, że nie każdy stan inna dziewczyna będzie, no, zaakceptuje. To tak jak jest z kawałkiem. To, że disco polo się tobie podoba, nie znaczy, że wszystkim się będzie podobał, no nie. I tu właśnie wchodzi coś takiego, żeby jak najszybciej dostosowywać odpowiedni stan do typu dziewczyny. To już jest mega trudne. To jest tak, że dobra, idzie dziewczyna, ty puszczasz disco polo, okej, nie reaguje, to szybko puszczasz jakieś rapsy, okej, widzę, już się buja, spoko, to jest to, to jest to. Rozumiesz? Ty musisz gdzieś tam szybko zmieniać stany w sobie, bo na jeden stan ona może nie zareagować. Rozumiesz? No może nie zareagować. Przykładowo, no, wywołujesz stan seksualny, a dziewczyna, no nie wiem, ma okres czy coś i w ogóle nie czuje dzisiaj pożądania. No to na nią to nie zadziała. A przykładowo mamy dziewczynę, która ma mega dni płodne, po prostu nie stukała się od miesiąca, dwóch i po prostu każdy jakiś tam stan seksualny po prostu doprowadza ją do wrzenia. Zobaczcie, czasem jest tak, że dziewczyna idzie przez miasto, ubierze miniówę czerwoną i po prostu widać, że ona po prostu ma stan taki, że szuka, jest tak podniecona, szuka po prostu, że ktoś po prostu weźmie ją i po prostu ostro wystuka. I ona to robi nieświadomie. Po prostu dzisiaj miała ochotę ubrać mega czerwoną sukienkę, czerwone usta i ona nie idzie na żadne spotkanie, po prostu idzie w miasto. Rozumiecie? Bo potrzebuje teraz przykładowo orgazmu. I po prostu i wywołała w sobie taki już perfidny stan i będzie szukała osoby, która gdzieś tam to odczyta i po prostu podejdzie, po prostu chwila, moment ją zabierze, no nie? Ona to robi nieświadomie. Naprawdę. Tylko pamiętaj, że żaden stan w dziewczynie nie trwa wiecznie. Mówię, dlatego ja nie piszę, staram się jak najkrócej gdzieś tam rozmawiać, chociaż powiem ci, że jeśli głos, dziewczyna mnie słyszy, mogę wywołać odpowiedni stan, no, czyli mówię z takim pozytywnym nastawieniem. Dzwonię, hej, co tam Gabi, no nie, co tam słychać? I od razu w moim głosie jest jakiś stan, no nie. Widzicie, w pisaniu tego nie ma, wyślesz jakieś buźki i tak dalej, ale to nie zrobi takiej roboty. Dlatego na żywo mówię, jesteś w stanie, jeśli po prostu dobrze zaczniesz to ogarniać, będziesz miał mega doświadczenie, zaczniesz po prostu robić cuda. Naprawdę. Ja widząc dziewczynę, jakim jest typem, mogę po prostu wywołać odpowiedni stan, podejść do niej
i wiem, że to zadziała. Naprawdę. Dlatego, no mówię, nie skupiaj się na tym, co mówisz, ale na twoim stanie. Jeśli ty się będziesz denerwował, to mówię zawsze, no najgorsze jest, jak podchodzisz się cały telepiesz. No to wtedy ona przejmuje twój stan, no coś jest nie tak i ona po prostu się sama zaczyna denerwować. Rozumiesz? Jeśli podchodzisz pewny, czyli stabilny, to też budzi mega zaufanie, ona przejmuje ten stan. Jeśli jak zaczynasz żartować, zaczynasz się śmiać, to ona zaczyna też się śmiać, przejmuje twój stan. Jeśli podchodzisz do dziewczyny, traktujesz ją jakbyś ją znał od 100 lat, no to ona przejmuje twój stan i zachowuje się tak, jakby ciebie znała 100 lat. Rozumiesz? Jeśli siedzisz na spotkaniu z dziewczyną i twój stan jest, powiedzmy, nieseksualny, no to ona nie wejdzie w ten stan seksualny, rozumiesz? Nie poczuje pożądania do ciebie. Naprawdę. I to zrobi całą robotę. I zobacz, i teraz o tych stanach. Przychodzi koleżanka, jest mega gdzieś tam zadowolona, że chłopak do niej podszedł i tak dalej. No i jeśli trafi na, jeśli ma wredną koleżankę, to ona zaraz ten stan obróci w pył, bo zaraz pewnie jakiś podrywacz, pewnie po prostu będzie chciał cię wykorzystać i tak dalej. I ona zaraz, no wiesz, no chyba masz rację, no nie. Ale jeśli naprawdę wywołasz w niej mega super gdzieś tam stan, to nawet gdzieś tam no jej koleżanka tego nie zaburzy. A dlatego ja mówię zawsze dzwoń jak najszybciej do dziewczyny. Poznaję się o 15, dzwonię o 17, 18, pogadaj z nią, żeby po prostu ktoś inny nie zaburzył tych stanów. Czasem jest tak, że dzwonię do dziewczyny po miesiącu i okej, czekała na mnie, ale no mówię, to są przypadki 1 na 10. Musiałam naprawdę ją w mega fajny stan wprowadzić, że po prostu miesiąc czasu ona gdzieś tam pamięta to, no nie? Więc jest wszystko dobrze. Dlatego no to jest, mówię, mega broń. Jeśli nauczysz się z niej gdzieś tam korzystać, no to uwierz mi, że będziesz robił cuda. Na początek mówię, podejdź i się zacznij gdzieś tam uśmiechać. Zobaczysz, że dużo dziewczyn na ulicy, jak ty się będziesz uśmiechał, będzie się do ciebie uśmiechało. Niektóre nie wytrzymają, powiedzą, co się tak uśmiechasz? No nie? Już masz, same cię będą otwierały rozmowę. Naprawdę. Mówię, często mam tak, że siadam sobie w galerii, wywołuję stan i za chwilę dookoła mnie siadają dziewczyny, bo to coś je przyciągnęło. One nie wiedzą co, no ale ja wiem co. I po prostu sobie patrzę, widzę dziewczynę, patrzę na nią, uśmiecham się i wystarczy, że się tam popatrzę, uśmiechnie się i ja już idę do niej. Wtedy mam 100%, jakby to powiedzieć, pewność, że mi się uda. I nie mówię, że słuchaj, no co się tak śmiejesz? Nie, ja nie mówię, bo ona robi to nieświadomie. Ja wywołam u siebie stan, ona go przejęła i ona nawet nie wie, że się na przykład śmiała, no nie? Ale ja już wszystko wiem. I wystarczy podejść, hej, ładnie wyglądasz. Wywołujesz w niej kolejny stan, że jest piękna. To tak jakby ktoś do ciebie podszedł, wow, ale ty jesteś super zbudowany. Wow, od razu dobrze się czujesz, no nie? Bum. Wystarczy, że nikt jej w rodzinie nie mówił, że jest ładna, ojciec i tak dalej, ją gdzieś mieje gdzieś i to po prostu już nie zrobi mega robotę. Natomiast jeśli każdy jej mówi, że jest ładna, no to tutaj akurat się nie wyróżnie i no trzeba troszkę inaczej. No nie? Ale najważniejsze gdzieś tam jest, mówię, szybko zmienianie piosenek. Tych stanów nie ma wiele, powiem ci tyle. Jest parę. I uwierz mi, że potrzebuję czasem no chwili,
żeby wyczuć dziewczynę. Czasem po prostu nie mam tyle czasu. Czasem dlatego, jak podchodzę do dziewczyny, jest ciemno, to ona nie widzi mnie za bardzo, nie potrafi gdzieś tam mnie odczytać, przejąć mego stanu, to też jest źle. Dlatego no mówię, podsumowując, zacznij gdzieś tam wywoływać uśmiech na swojej twarzy, to zobaczysz, że dziewczyny gdzieś tam też się będą uśmiechały. Zacznij gdzieś tam myśleć, jak rozmawiasz z dziewczyną, że przykładowo gdzieś tam ją rozbierasz i tak dalej. No nie, to już musisz, jak dziewczyna gdzieś tam będzie flirtowała i ona wtedy gdzieś tam, no, poczuje to. Poczuje to, no i jakby to powiedzieć, dać się pocałować po paru chwilach, bo wywołałeś w niej ten stan. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.